Mati Hautamäki. Dzisiejszy pierwszy skok w kwalifikacjach nie był dobry. Wczorajsze treningi zdecydowanie lepsze, ale start w zawodach widzieliśmy tak, że mu nie wyszedł bardzo wysokim torem. Jeżeli pociągnie, nie, też spadł, nie było na dole, nie ma możliwości po prostu, jeżeli zawodnik jest trochę za wysoko. Teraz te chorągiewki uniesione mocno pokazują, że wiatr jest z tyłu i zabrakło trochę odległości. 124 metry Matti Hautamäki. No myślę, że to był skok na, jednak na czołówkę. Ten skok 124 metry będzie się tutaj mocno liczył. On pamięta swój występ w Zakopanem w 2002 roku. Wygrana i trzecie miejsce. Wtedy o 0,6 punktu przed Hanna Waldem. I przed nami Andreas Witkelzl. Dwukrotnie na podium. W 2000, 2003 roku, ale w tym 2000, kiedy znakomicie startował, miał wiele sukcesów, był chyba w optimum formie. I teraz też kolejny ładny skok. Tak, porównywalny do Hautamäkiego. Metr dalej, 120, półtora metra dalej, 125,5. Wysztoel 126,5 metra, nota 128,7, pół punktu przegrywa Urman. Witkelzl o 2,8 punktu na miejscu trzecim za Norwegiem. Morgenstern, Jokelsej, Adam Małysz. Thomas Morgenstern. Nie leży mu ta skocznia. Albo jest w tej chwili w nieco słabszej formie. O tych błędach wczoraj mówiliśmy, że zbyt szybko przechodzi do przodu. Rzut na progu, nie ma tej, kiedy jeszcze jako junior fantastycznie złamany, wszyscy się zachwycali, że pojawił się taki talent. O proszę, i nie ma tych bioder. Tak, to prawda. Myślę, że brakuje mu troszkę świeżości, trochę dynamiki i potem on to chce nadrobić właśnie z tym rzutem. Troszeczkę mu, troszeczkę brakuje. Wtedy, kiedy tej mocy u zawodnika jest mniej, wtedy też wyskakują błędy techniczne. Bardzo szybko te błędy wyskakują i od razu słabsze skoki. Chociaż ten skok na pewno był dobry. Kręca atmosferę Rafał Gucia, który jako speaker po raz 13 już prowadzi Puchar Świata. Przygotowuje znakomite metryczki skoczków przy pomocy zawodników, trenerów i zapowiedział Ruar Jokelsej, wczorajszy współzwycięzca z Adamem Małyszem. No, zobaczymy, na progu, szybko jak to potrafi i będzie daleko, najdalej, troszeczkę się przy lądowaniu pachnął, ale to nie było niepewne lądowanie. 127,5 metra, zobaczymy noty. Sędziowie wysoko go oceniają. 18,5, 19 obejmie prowadzenie i zobaczymy, jaka będzie riposta Adama Małysza. Jest tu także dwójka, która zabawia widownie. Grzegorz Kułaga, Marek Magiera oprawiają muzycznie między innymi Ligę Światową Siatkówki. No i zaczeka. Adam Małysz już jest. Ogromna wrzawa. Adam chce powalczyć. Widać było dzisiaj i na treningu, i wcześniej, kiedy się rozgrzewał, że jest niewiarygodnie zmotywowany. Dobra pozycja dojazdowa. W górę. I teraz lot. Ma dobry tor. Powinno być bardzo daleko. Kapitalny skok. Pięknie wylądował. Jest powód do ogromnej radości. Wspaniały skok. Będzie prowadzenie. Idealny skok. Trafił ze wszystkim. 132 metry. Niech teraz inni zaczną się denerwować. Ale wylądował pięknie po 19,5 punktu. Trudno, trudno tu będzie komuś powtórzyć taki skok. Wszystko w porządku. Tak jak mistrz patrzy, tak. Pozdrawiam was. Ależ kapitalny skok, proszę państwa. 132 metry i obejmuje prowadzenie o 10,6 punktu nad Jokelsejem. Pozostają Helwar, Janda, którego się najbardziej obawiam, i Janne Ahonen. Janda dzisiaj skoczył 1,5 metra bliżej
podczas kwalifikacji od Adama, ale w świetnym stylu otrzymał minimalnie wyższe noty. Helwart. Heli lubi walkę, jak coś się dzieje, a on się może w to włączyć. Ubiegłoroczny zwycięzca drugiego konkursu, powyżej 125 metrów, ale zdecydowanie bliżej niż Adam Małysz. No i ten charakterystyczny okrzyk w tej chwili. Nie, tym razem nie. Ja myślę, że bardzo trudno tutaj będzie komuś skoczyć. Jeszcze dwóch zawodników, ale ponad 130 metrów w tych warunkach, kiedy jednak pewne utrudnienia tutaj są, będzie bardzo trudno. Adam zdał bezbłędny skok. No, o którym można powiedzieć, takimi skokami się wygrywa. Zobaczymy, co jeszcze tu używali. 126 metrów, proszę Państwa, i za chwilę Jakub Janda. No, na pewno nie sprzyja mu fakt, że na dole, na zeskoku jest tylny wiatr. On tego nie lubi, ale po dzisiejszym jego kwalifikacyjnym skoku nie zastanawiałbym się, czego Jakub Janda nie lubi, bo widać, że jest zmotywowany. Taka atmosfera mu odpowiada, powiedział, tu się żyje, tu po prostu porami się wciąga tę atmosferę. Jest już w powietrzu, ale zdecydowanie bliżej. Zostawił biodra bardzo z tyłu, taki charakterystyczny, on ma charakterystyczny dla siebie sposób skakania. Odbicie kieruje 90 stopni w kierunku progu skoczni, natomiast bardzo z tyłu zostawia biodra. 124 metry. Na pewno skok, który tutaj jest na czołówkę, ale nie takiego skoku na pewno życzyłby sobie tutaj Janda. Zabrakło mu troszeczkę aktywności od progu skoczni. I pozostaje, proszę Państwa, dominator Janne Akonen. 12 zwycięstw w tym sezonie, zdecydowany lider Pucharu Świata. No ale powoli, powoli, 3 wygrane ma już Adam Małysz, 27 w karierze, Janne 30. Zaczynają w tym sezonie rywalizować, są jeszcze Mistrzostwa Świata. Niska pozycja Fina, dojazdowa. No, w niego zawsze trzeba wierzyć, bo to jest kapitalny zawodnik, świetny lot. Daleki skok, w granicach 130 metrów, ładnie wylądowany. A więc on będzie najbliżej Adama. Myślę, że tuż przed granicą 130 metrów, gdzieś tam w okolicach tej kreski, 128,5 metra, tak. I nie ma wyższych not, Adam miał po 19,5, przewaga Adama Małysza po pierwszej kolejce będzie duża, Akonen przegrywa o 7,8 punktu. No myślę, że sytuacja jest taka nokautująca rywala. To jest bardzo duża przewaga, bardzo duża przewaga i nie sądzę, żeby mając taką przewagę, żeby ją tracić. Proszę Państwa, mamy znakomitego skoczka, ale mamy też fantastyczną widownię. Adam tutaj nabiera wiary, że jest sens skakania, sens walki dla tej niepowtarzalnej widowni, która od rana zagrzewała cały czas i przypominała właściwie to jak mantrę. Był 2 razy 3 dwa lata temu, w zeszłym roku 2 razy 2 i wszyscy skandowali 2 razy 1 Adam Małysz. Właściwie w nocy nie można było spać. Te tłumy, które chodziły po Zakopanem, non-stop skandowały Adam Małysz najlepszy na świecie. Na razie w tym konkursie po pierwszej serii prowadzi o 7,8 punktu przed Janem Akonenem. Adam Małysz 132 metry, zdecydowanie najdalej, nota 140,1 punktu, co Państwo widzieli. Akonen na miejscu drugim, na trzecim Liokelsej o 10,6 punktu, czwarty Bysztoel, piąty Urman. No i niestety zła wiadomość, Mateusz Rutkowski 31. Wczoraj mieli do niego trenerzy trochę żal, że nie wykończył skoku, że te detale, bo przegrał 0,7 punktu, awans do 30, mają dzisiaj ogromne znaczenie. No i tym razem przegrał o 1,5 punktu, trochę więcej, metr dalej, ale przypomnienie skoku Adama Małysza i reakcja żony Izabeli. O, tak! Chciało się tak krzyknąć, a ten tłum tutaj wyraził swój wielki entuzjazm dla tego, co zrobił tak, w pierwszej serii Adam Małysz. I znowu jest porównanie odbicia na progu skoczni. Wyraźnie widać, że Adam jest aktywniejszy. I daje pod odpowiednim kątem, tak? To spóźniła. A onem, tak, może minimalnie. Bardzo minimalnie u Adama to bardzo trafione odbicie i widać tu wyraźnie. Ahonen jeszcze zostaje z biodrami, natomiast Adam jest już aktywny, już biodra wysuwa z pewną rotacją nad narty i to jest właśnie ta jego przewaga.
Honen jest wyraźnie pasywniejszy. Bardzo ładnie to tutaj widać. Proszę Państwa, dzisiaj miał być ciąg dalszy. Obiecywaliśmy, że w niedzielę ciąg dalszy nastąpi, bo nie można było zawieść tej fantastycznej widowni w Zakopanem, myślę także przed telewizorami w całym kraju.